Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na nowe wydanie informacji. Tak, bardzo nas cieszy otwarcie obwodnicy Szczawna-Zdroju. To inwestycja 33 miliony złotych. Pół tej kwoty pochodziło z funduszy europejskich, a pół to samorząd województwa, można powiedzieć, sprezentował aglomeracji wałbrzyskiej. I należy powiedzieć, że jest to dopiero początek, dlatego że tym głównym celem tej części obwodnicy jest kierunek Wysockiego, czyli tak, żeby objąć Akwa-Zdrój, żeby dojść do starej kopalni. I to jest odległość 4,5 kilometra. Ostatnio odbyły się spotkania, gdzie wybraliśmy wariant numer 3, który będzie kosztował około 100 milionów złotych. Chcemy pozwolenie na budowę otrzymać do roku 2014 i po roku 2014 już z nowych pieniędzy unijnych realizować ten odcinek. A druga część, która bardzo jest bliska mojemu sercu, to skomunikowanie aglomeracji wałbrzyskiej z S3 w kierunku Kamiennej Góry, bo wiemy, że przez Lubawkę, Kamienną Górę do Legnicy będzie S3 właśnie wiodła. Minister Nowak zapowiedział, że te prace rozpoczną się w roku 2016, więc wypadałoby, żeby do roku 2017 ten 15-kilometrowy odcinek był przygotowany i w tej chwili biuro urbanistyczne, które mi podlega, przygotowuje korytarze. Będziemy mieli je gotowe do wakacji i znowu zrobimy wybór tego, który będzie najbardziej odpowiadał samorządowcom. To jest, można powiedzieć, fragment tej ofensywy drogowej samorządu województwa, bo należy powiedzieć, że ta wschodnia obwodnica jest budowana przede wszystkim z pieniędzy województwa dolnośląskiego. To jest ponad 60 milionów złotych, bo to jest i ulica Świdnicka, i sygnalizacja, i za chwilę rozpocznie się remont, to znaczy od wakacji ulicy Szczegomskiej, wcześniej łącznik na ulicy Uczniowskiej, a w tej chwili trwają prace przecież RPO przy specjalnej strefie, czyli odpowiednio 20 milionów, 10 milionów, Szczegomska 12, Świdnicka i sygnalizacja 11 milionów. To są rzeczywiście spore kwoty, a przecież to nie wszystko, bo pamiętamy, że ulica Noworucka, czy Wieniawskiego, czy 11 listopada, to kolejne ulice, które są realizowane z budżetu województwa dolnośląskiego, no czy choćby przy Napodzamczu sygnalizacja, którą w tej chwili mamy. Więc rzeczywiście coś się zmieniło, duży strumień pieniędzy płynie, natomiast naszym zadaniem jest podtrzymać, żeby jeszcze przez kilka lat te pieniądze, które mamy, żeby w tą stronę były kierowane i to jest możliwe dzięki aktywności aglomeracji wałbrzyskiej, a z drugiej strony temu, że we Wrocławiu już nie myśli się tylko Wrocław, nie myśli się tylko dla nas, tylko są osoby, wśród nich radni z tego okręgu, którzy no, każą dyktować i dzielić te pieniądze inaczej i jest to grupa tych kilku osób, która pilnuje interesów Wałbrzycha. Ta sytuacja do informacji oczywiście o zmniejszonej budżecie z Unii Europejskiej, gdzie chociażby przedsiębiorcy się starają o różnego rodzaju lobby, żeby to jednak tych pieniążków było więcej. Czy to się już odczuwa we Wrocławiu, czy jeszcze na razie nad tym za bardzo nie myślę? Nie, to już informacja o przyznaniu dla Dolny Śląsk 1 600 000 000 euro została już zweryfikowana. My bardzo intensywnie pracowaliśmy przez ostatnie 2 tygodnie. Przygotowaliśmy 41 projektów z całego Dolnego Śląska, żeby pokazać, że przyjęty wskaźnik no, nie jest najszczęśliwszy i że tutaj na Dolnym Śląsku dobrze wydajemy te pieniądze. I to pozwoliło w piątek podjąć decyzję pani minister Bieńkowskiej, ta informacja jest na stronach internetowych oficjalnych MRR-u, o przyznaniu dodatkowych 370 milionów. A więc w tej chwili na Dolny Śląsk mamy 2 miliardy 7 milionów, to był ten nasz plan minimum, który osiągnęliśmy, ale będziemy również z innych szuflad chcieli pozyskać środki jeszcze na Dolny Śląsk, choćby w prosto dla aglomeracji wałbrzyskiej, o co starają się tutaj wszyscy liderzy z prezydentem Szalemajem na czele. Ekrany dotykowe, drukarki, skaner, system głośnomówiący oraz telefon. W takie podzespoły wyposażony jest ZUSOMAT. Nowoczesne urządzenia, które dostępne są przez całą dobę, stanęły właśnie w oddziale ZUS w Wałbrzychu oraz w inspektoratach w Dzierżoniowie, Kłodzku, Świdnicy oraz Wieleniej Górze. ZUSOMATy to samoobsługowe urządzenia dedykowane wszystkim klientom zakładu. Za ich pośrednictwem złożymy dokumenty, które skanujemy za pomocą specjalnego czytnika. Przekazywane są one w formie papierowej i elektronicznej do odpowiedniego pracownika, a klient otrzymuje potwierdzenie złożenia formularzy. Co więcej, możemy to zrobić nie tylko w godzinach pracy urzędu, ale przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Urzędomat ustawiony jest w holu budynku ZUS, gdzie wpuści nas funkcjonariusz ochrony placówki.
Druga rzecz to platforma usług elektronicznych. To jest usługa dedykowana tym klientom, którzy nie mają w domu internetu, a posiadają na przykład profil na platformie usług elektronicznych, albo będą chcieli się zarejestrować, albo zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj będą mogli się zalogować do swojego profilu, zobaczyć, czy na przykład pracodawca odprowadził za nich składkę, czy wszystkie dane się zgadzają. Za pomocą łącza w urządzeniu możemy odwiedzić również wszystkie strony internetowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak e-inspektorat, moja składka oraz moja emerytura, dedykowane poszczególnym grupom klientów. Urzędomat wyposażony jest także w aparat telefoniczny oraz słuchawkę, które umożliwiają bezpośrednie połączenie z konsultantem. Nowoczesne urządzenia bez problemu obsłużą również osoby z niepełnosprawnościami. ZUSOMAT wydaje polecenia głosowe oraz można do niego podłączyć aparat słuchowy. Także ten ZUSOMAT jest dostosowany do osób poruszających się na przykład na wózkach inwalidzkich. Mamy pierwszy ekran na wysokości osoby pełnosprawnej, a poniżej znajduje się drugi ekran, który możemy przełączyć jednym przyciskiem i tutaj załatwić taki sam zestaw spraw, niczym się to nie różni. Zostało zainstalowanych około 160 ZUSOMATów w całym kraju, które stanęły w największych jednostkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W regionie wałbrzyskim można je spotkać w siedzibie przy ulicy Kasztanowej oraz w inspektoratach terenowych w Dzierżoniowie, Kłodzku, Świdnicy oraz Bieleniej Górze. Przestrzeń nawiązująca do stylistyki z lat 30. XX wieku. Pasy zieleni, drzewa, ławki oraz kostka brukowa. Tak wyglądać ma wałbrzyski plac magistracki, którego przebudowa rozpocząć ma się jeszcze w tym roku. Przed miejskim ratuszem nie stanie posąg księżnej Daisy. Tak zadecydowali sami mieszkańcy. Prawdopodobnie jednak pożegnamy się z roznegliżowaną damą w fontannie. Nowy plac magistracki przypominać ma przestrzeń, która istniała tutaj na początku XX wieku. Władze miasta planują uporządkować pasy zieleni, położyć kostkę brukową, postawić więcej ławek, zorganizować miejsce na koncerty plenerowe, ograniczyć ruch kołowy oraz zlikwidować miejsca postojowe. W zamian wybudowany ma zostać parking przy ulicy Rycerskiej. Tam będzie uporządkowany teren i przeznaczony na miejsca postojowe. Przewidziane jest 120 miejsc parkingowych na tym terenie. Z placu zniknąć ma również rzeźba Ryszarda Zamorskiego, akt przedstawiająca nagą kobietę, która latem oblewana jest strugami wody z fontanny. Konsultacje z mieszkańcami pokazały, że nie wyrażają oni zgody na postawienie w tym miejscu posągu księżnej Daisy von Ples. Zgodni są jednak, że fontanna jest konieczna. Jest przewidziany powrót do kształtu fontanny tej z początku XX i na przełomie XIX i XX wieku, która była znacznie mniejsza i bez tego słynnego posągu, a posąg na pewno znajdzie godne miejsce w Wałbrzychu. Wstępną koncepcję przebudowy placu wykonała firma architektoniczna z Wrocławia. Projekt docelowy powinien zostać zatwierdzony w marcu, a prace rozpocząć się jeszcze w tym roku. W tym roku mija 195 lat od wybudowania w Szczawnie Zdroju wieży widokowej Anna, która do dzisiaj góruje nad uzdrowiskiem. Pomysłodawcą jej powstania był założyciel uzdrowiska August Zemplin. Dokładny czas jej budowy to lata 1817-1818. Wieża stoi na skalnym występie, gdzie według historyków było prasłowiańskie ujęcie wody leczniczej. Wieża zbudowana została na planie kwadratu, a tarcze zegarowe umieszczono na niej w 1835 roku. Swą nazwę zawdzięcza hrabinie Annie von Hochberg, a historycy porównują wieżę do baszty średniowiecznego zamku, której mury tworzą obramowanie tarasu widokowego. Jest to jedna z atrakcji, jeden z najstarszych budynków czy budowli znajdujących się na terenie miasta. Bardzo charakterystyczny i rozpoznawalny. Wiele osób przechodząc na spacerach robi sobie zdjęcia pamiątkowe. Roztacza się stamtąd bardzo ładny widok, panorama na centrum miasta. Więc jest to taka ciekawostka i zarazem atrakcja w mieście. Zegar na wieży Annie od 1999 roku jest wyposażony w mechanizm, który ma regulację automatyczną poprzez łącze radiowe z nadajnikiem we Frankfurcie nad Menem. Warto dodać, że o godzinie 12 mieszkańcy i kuracjusze mają okazję codziennie wysłuchać fragmentu pieśni polskiej Henryka Wieniawskiego, który rozlega się z wysokości wieży Anny. Przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego namawiali do studiowania na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych.
Na spotkaniu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zjawiło się blisko 500 uczniów szkół średnich. Przedstawiono im zarówno ofertę wałbrzyskiej uczelni, jak i opowiadano o szansach, które daje zdobycie tytułu inżyniera. Ze statystyk, które prowadziło ministerstwo, wynika, że 80% osób, które ukończy studia na kierunkach inżynierskich, znajdzie pracę już po roku od ukończenia studiów. Będzie to praca w zawodzie. No, inżynierów ciągle w Polsce brakuje i szacuje się, że 50% ofert pracy będzie skierowanych właśnie do inżynierów różnych kierunków w przeciągu kilku przyszłych lat. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej imienia Angelusa Silesiusa dostępne są 4 kierunki na 3,5-letnich studiach inżynierskich. Choć uczelnia do niedawna uważana była za placówkę humanistyczną, rośnie popularność architektury krajobrazu, bezpieczeństwa i higieny pracy, logistyki oraz gospodarki przestrzennej. Z badań, które między innymi prowadzimy w ramach działalności Biura Karier, wynika, że studenci, absolwenci kierunków inżynierskich z łatwością odnajdują się na rynku pracy, otrzymują również dobrze płatne posady, więc myślę, że to również jedna z przyczyn, która kieruje nas do ubiegania się o kolejne kierunki inżynierskie. To jest po prostu przyszłość. Podczas spotkania uczniowie szkół średnich mieli okazję wziąć udział w konkursach z nagrodami. Przedstawiciele placówek edukacyjnych wygrali m.in. wyjazd do Berlina na międzynarodowe targi turystyczne wraz ze studentami PWSZ. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ufundowało także mikroskopy, które przysłużą się wałbrzyskim uczniom. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Kampania Promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Aż 13 wałbrzyskich projektów w tym roku zostanie dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W poprzednim roku placówkom kulturalnym z regionu udało się zdobyć środki zewnętrzne na jedynie 4 takie działania. Więcej pieniędzy, czyli ponad 7 milionów złotych, przekazanych zostanie również z budżetu gminy. Wałbrzyszanie mogą spodziewać się zatem nowych imprez kulturalnych, kontynuacji znanych projektów oraz inwestycji w infrastrukturę miejską. Aż 24 miliony 500 tysięcy złotych gmina przeznaczy na realizację zadań inwestycyjnych. 200 tysięcy złotych kosztować będzie adaptacja lokalu na potrzeby Galerii Sztuki BWA Zamek Książ. Modernizacja palmiarni Lubiechów to kwota ponad miliona złotych, natomiast projekt Centrum Kultury po dawnym GDK-u pochłonie ponad 3 miliony złotych. Na Park Wielokulturowy Stara Kopalnia przeznaczamy w tym roku 17 milionów zgodnie z harmonogramem. I będziemy ten projekt intensywnie realizować. Następnie przeznaczamy również, bo trzeba to powiedzieć, na dalszy etap modernizacji zgodnie z zasadą partycypacyjnego budżetu, czyli zgodnie z wolą mieszkańców Podzamcza w tym przypadku, będziemy robić drugą część modernizacji kompleksu przy ulicy Kasztelańskiej. Tam jest już zorganizowany żłobek, a będziemy robić tam multimedialną wielką bibliotekę, super nowoczesną. Znajdzie tam miejsce również ośrodek dziennego pobytu seniorów i przedszkole. Gmina przeznaczy również na kulturę przeszło 1 milion złotych więcej w stosunku do roku ubiegłego. Zwiększy się również suma na tak zwany wkład własny w projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspomoże aż 13 działań realizowanych przez wałbrzyskie instytucje. Cieszę się bardzo, ponieważ to są dwa projekty miękkie, gdzie będą działania skierowane przede wszystkim na najmłodszych czytelników. Jest to projekt, który nazwaliśmy Mój Świat, Moje Wartości. Natomiast drugi projekt, druga nasza propozycja Zasłuchaj się, tym razem w bajce, to kontynuacja promocji działań na rzecz osób niewidomych, słabowidzących, promocja audiobooka i wszystkie działania z tym związane. Wałbrzyszanie bawić się będą także na 5. Festiwalu Zwiastunów Filmowych, 10. Międzynarodowym Festiwalu Kameralistyki Ensemble, Festiwalu Małych Prapremier, Wałbrzyskich Fanaberiach Teatralnych, Letniej Serenadzie czy Jubileuszu 35-lecia Filharmonii Sudeckiej. Ruszają także nowe projekty organizowane przez Wałbrzyskie Placówki Kulturalne, na które będziemy Państwa na bieżąco zapraszać. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe już jutro. Do zobaczenia.